Był nie tylko człowiekiem wielkich dokonań, ale także wielkich nadziei, jakie z nim wiązali inni, mój śp. Brat widział go jako przyszłego prezydenta RP, powiedział Jarosław Kaczyński, biorący udział w promocji tomu sejmowych i senackich wystąpień Janusza Kurtyki. Janusz Kurtyka był nie tylko człowiekiem wielkich dokonań, ale także wielkich nadziei, jakie z nim wiązali inni, powiedział w poniedziałek w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kaczyński przypomniał, że te nadzieje były związane z tym, co dziś jest przytaczane w tytule tej książki – Obudzić naród do wielkości. Wystąpienia Janusza Kurtyki przed parlamentem RP 2005-2010, czyli z rozkwitem świadomości narodowej i budowaniem polskiej drogi do wielkości, wyjaśnił. Mój świętej pamięci brat kierował swoje oczy w stronę Janusza Kurtyki, widząc w nim przyszłego prezydenta RP. Prezes PiS bierze udział w prezentacji książki Obudzić naród do wielkości. Wystąpienia Janusza Kurtyki przed parlamentem RP 2005-2010. Po promocji odbędzie się wernisaż wystawy o działalności świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Mój świętej pamięci brat kierował swoje oczy w stronę Janusza Kurtyki, widząc w nim przyszłego prezydenta RP, przypomniał prezes PiS. Tom Obudzić naród do wielkości. Wystąpienia Janusza Kurtyki przed parlamentem RP 2005-2010 to publikacja zawierająca wystąpienia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki oraz jego najbliższych współpracowników na posiedzeniach Sejmu i Senatu RP, a także komisji sejmowych i senackich w latach 2005-2010. Postać i poglądy tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa Kurtyki były przedstawiane w wielu publikacjach wspomnieniowych. Wydany został również zbiór jego najważniejszych tekstów oraz wybór wywiadów, artykułów i oświadczeń. Jak dotąd nieznane szerzej pozostawały jego wystąpienia w Sejmie i Senacie RP.